wszystkich Państwa bardzo serdecznie na szóstej już ostrowieckiej gali mlecznej VIP. Szósta gala VIP, ale po raz pierwszy w murach ostrowieckiego browaru kultury. Szczególnie ciepło pragnę powitać mieszkańców naszego miasta, za sprawą których tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. Witam rodziców, dziadków, rodzeństwo naszych najmłodszych gości honorowych dzisiejszego wydarzenia. Narodziny dziecka to jest wyjątkowe wydarzenie w życiu każdej rodziny, w życiu naszej społeczności. Jest mi niezmiernie miło, że jako prezydent miasta mogę dzisiaj gościć naszych najmłodszych. Chciałbym życzyć Państwu, aby Wasze pociechy kiedyś mogły powiedzieć, kiedy osiągną sukcesy światowe, że swój debiut miały w ostrowieckim browarze kultury, bo jest to swoistego rodzaju debiut. To jest taki chrzest i tej sali, i tego obiektu, i chrzest takich wyjść dyplomatyczno-polityczno-społecznych Waszych najmłodszych, Waszych pociech, Waszych skarbów. Pracowałam w CIS-ie, miałam przyjemność nawet brać udział, żeby przygotowywać takie, także myślę, że bardzo fajnie, dzieciaki też mają radość i myślę, że powinno być jak najwięcej takich imprez tego typu. Bardzo dobry pomysł moim zdaniem, to jest zachęcenie młodych mam tak naprawdę do rodzenia w Ostrowcu, bo teraz jak wiemy, większość ucieka od nas z miasta. Bardzo piękny wystrój i fajny pomysł, że to jest w nowo oddanym budynku, tak, browaru. Podoba Ci się Polunia? Tak. No, co byś powiedziała? Babcia, rozumiem, też... Prababcia. Prababcia. Prababcia, właśnie. Bardzo jestem zadowolona z pomysłu. Świetny pomysł. Także dobre to jest rozwiązanie i przynajmniej mamy się poznają. Takie wielopokoleniowe spotkanie, bo i babcie są, i prababcie tak łączą po prostu pokolenia. Dobre to jest właśnie tak scalać tą rodzinę na lata następne i tak dobrze jest to. Tutaj właśnie gościmy dzisiaj 80 maluszków, naszych najmniejszych milusińskich ostrowczan, wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami, a także i rodzeństwem. W sumie potwierdziło udział około 240 osób, także 240 osób na dzisiejszej gali Mlecznej VIP. Z każdej edycji coraz więcej osób potwierdza, coraz większy procent wysłanych zaproszeń pozostaje z odpowiedzią i z przyjemnością tutaj Państwo do nas przychodzą. Niektórzy nawet, ci, którzy nie mogli w poprzednich edycjach przyjść, dzwonią z prośbą, czy mogą uczestniczyć. Oczywiście też zapraszamy takie osoby. Podczas tej edycji gościem specjalnym jest pani Katarzyna Błażejewska-Sztur. Pani Katarzyna jest dietetykiem klinicznym, jest psychodietetykiem, a w szczególności i po pierwsze jest mamą dwójki synów. Prywatnie jest także żoną znanego aktora Macieja Sztura. W dniu dzisiejszym spotkanie poświęcone będzie właśnie odżywiania dzieci i jak zdrowo po prostu wychowywać swoje maluchy, jak je odżywiać i w jaki sposób karmić. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie przede wszystkim witaminowo-mineralne, jest ono znacznie większe. Dlatego ja zawsze mówię, że młoda mama odżywia się głównie dla siebie, bo organizm wydobędzie wszystkie niezbędne składniki odżywcze przede wszystkim dla dziecka, bo to jest priorytetem. A jeżeli mama będzie stosowała dietę niedoborową, no to potem jej organizm to odczuje i w krótkim czasie, i w przyszłości. Ale powinna to być dieta urozmaicona i zdrowa i myślę, że tutaj nie ma jakichś specjalnych zaleceń wyjątkowych. To, jak się będą odżywiały, wpłynie na ich dzieci, ale wpłynie również na nie i na to, ile będą miały siły i energii, a okres bycia mamą małego dziecka jest to bardzo, bardzo wymagający moment w życiu, więc myślę, że warto zadbać o swoje siły w jak najnaturalniejszy sposób. Jeżeli chodzi o kaloryczność, to ona się niewiele zmienia, bo na przykład w pierwszym trymestrze ciąży właściwie w ogóle się nie zmienia, w drugim około 300 kilokalorii, w trzecim trymestrze o 500, natomiast zapotrzebowanie na witaminy i minerały jest niekiedy nawet dwa razy większy niż w okresie poza ciążą i karmieniem piersią, więc tutaj przede wszystkim składniki diety powinny być jak najbardziej wartościowe, więc jak najwięcej witamin i minerałów, czyli warzywa,
owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, czyli jak najbardziej odżywcza ta dieta, no a unikanie rzeczy, które są źródłem tak zwanych pustych kalorii, czyli jakaś wysoko przetworzona żywność, słodycze, czyli zdrowa dieta po prostu. Przez pierwsze 6 miesięcy wyłącznie powinno się karmić piersią, ewentualnie tam w 5 miesiącu wprowadzać niewielkie ilości produktów, ale tylko żeby zapoznać z alergenami. A potem rozszerzamy tę dietę zgodnie z potrzebami naszego dziecka i z jego umiejętnościami. Najnowsze zalecenia pediatrów są takie mniej restrykcyjne niż jeszcze kilka lat temu, które polegają one na tym, że obserwujemy nasze dziecko. Widzimy, czy ono jest w stanie coś przełknąć, czy jeszcze nie. Czy już umie samodzielnie siedzieć, czy nie. Czy wypluwa to jedzenie, co okazuje się jest bardzo dobre, jeżeli dziecko umie wypluć jedzenie, to znaczy, że jest gotowe na to, żeby zacząć jeść. No i zalecenia mówią, że na początku podajemy warzywa lub owoce. Ja jestem zwolenniczką podawania w pierwszej kolejności warzyw, bo nie mam wątpliwości, że większość dzieci z przyjemnością zje słodkiego banana na przykład, ale ja uważam i praktykowałam to z moimi synami, że lepiej bardziej wytrawne rzeczy na początku podawać, a potem te słodsze dania. No i szczerze mówiąc, wyznaję zasadę, że jeżeli coś jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci, to lepiej tego dzieciom nie podawać, ponieważ im naturalniejsza jest dieta naszych pociech, tym lepsze i nie ma problemu, żeby dziecko zjadło jakąś ekologiczną, ugotowaną kaszę i nie musi mieć specjalnej kaszki dla dzieci, która jest najczęściej dosładzana i wysoko przetworzona. To dla nas jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne. 6. edycja Mlecznej Gali. Witamy nowych Ostrowiaków, przyszłość Ostrowca, naszego regionu. Narodziny dziecka to jest w każdej rodzinie wyjątkowe wydarzenie, szczególne wydarzenie. Stąd cieszę się, że wspólnie z rodzicami, z dziadkami możemy świętować, możemy wspólnie uczestniczyć w takim powitaniu naszych najmłodszych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. I muszę powiedzieć, że z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się te imprezy. Przypomnę, historycznie zaczynaliśmy od 50 dzieciaków. Dzisiaj mamy już potwierdzonych na taką jedną Mleczną Galę 80 młodych, najmłodszych Ostrowiaków. Każde zachęcenie jest ważne, istotne. Dla mnie to jest szczególnie ważne z innego powodu. Dzisiaj mamy tą Mleczną Galę po raz pierwszy organizowaną w Ostrowieckim Browarze Kultury. Ja życzyłbym sobie, aby któreś z tych naszych gości, z tych naszych najmłodszych dzieciaków, które dzisiaj tu są z nami, mogło kiedyś powiedzieć, że świętowało pierwszy raz w Ostrowcu Świętokrzyskim w Browarze Kultury i za x lat, kiedy będzie osiągnie światowej klasy sukcesy, mogło powiedzieć, że Ostrowiecki Browar Kultury to było to miejsce, w którym pierwszy raz wystąpiło.